No to witam was. Witam was pięknie 15 sierpnia 2024 roku. Święta Matki Bożej Zielnej. Niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, Dzień Wojska Polskiego. A my zaczynamy rajza. No, powiedzenie, że my zaczynamy rajza jak najbardziej adekwatne. Widzę, że na sum. Słuchajcie, jest 6:30 rano. Ale lasy o tej porze mają swoją magię, mają swoją moc. Mogę jechać na Skoczów, bo dzisiaj robimy trasę cieszyńską. Mogę jechać na Skoczów głównymi drogami przez Landek, Iłownicę i tak dalej na Pierściec. Ale jo, zamiast głównych dróg wolę takie drogi. Może trochę trzepie, może trochę nie ma wygody, ale jo, do wygodnych ludzi nie należę. Jo, wolę takie trasy niż no, bzium, 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 od aut, smród, syf, kiłę i mogiłę, nie? A że mieszkam blisko lasu, no to też trzeba wykorzystywać jego atuty. I to się chwali. Tutaj się też zaczyna trasa rowerowa na Cieszyn. Żółto, Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Ja ją mam przejechaną. Kończy się na moście Wolności w Cieszynie, na granicy z Czeską Republiką. I w zasadzie teraz tą trasą pojada. A może do samego Skoczowa nie pojadę. Zobaczymy. Dzisiaj ma być fest hyc, ale i też jakoś i burza po południu. I jak ci krupy mogą być, także w autach nie brał. I decyzja jest taka, że trasa cieszyńska zamiast tej na Chudów. Były plany na Chudów, no ale co się odwlecze, to nie ucieszę, dlatego że i tak tam pojadę. Jak nie dzisiaj, to kiedy? Może w sobotę, może w niedzielę. 4 rajzy na bestudzień to wystarczy, nie? No, to już zajrzech jest na wiślanej trasie rowerowej. Tutaj ta trasa żółto się z nią zaś łączy. W zasadzie to ona się zaczyna od tej WTR-ki. Tutaj jeszcze mamy u wierchu stary znak WTR-ki sprzed 2018 roku. Jak była wyznaczona taką niebieską farbą. Na Ochaby 3 km, na Landek 18. A tutaj widzicie ten żółty szlak 12,5 też do Landeka idzie, także tu można to skrócić o jakieś 6 km niecałe. Do Cieszyna na most mamy 28, do Skoczowa 3, do Pierścica 5. Słuchajcie, do Pierścica stąd jest dalej jak do Skoczowa, no to żeś nie wiedział. Ale mnie to dzisiaj za bardzo nie interesuje. My dzisiaj jadymy trasa Cieszyńsko-Rowerun 2024. Kurde, zaś to mam krzywe. Co mnie się to porobiło z tym? O.
Kiesiżech nie jeździł z tym, ale teraz zajrzę zaczął, bo te pieruńskie auta tak ślepią po Cimoku, że normalnie nie idzie tego wstrzymać. Tutaj mamy, nie widzicie tego, musicie uwierzyć mi na słowo, mamy królowo polskich rzek, czyli Wisła, jeszcze taką niepozorną, taką górsko rzeka. Tam to co słyszeć, to jest też Wiślanka, czyli deka 81 z Harbutowic na Katowice, bo ktoś powie, to jest z Wisły na Katowice. Nie, to jest Harbutowic na Katowice. Od węzła z ekspresówką S52 z Bielska Białej na Cieszyn. Ta droga ma numer 81 i to jest w Harbutowicach, a nie w Wiśle. Z Harbutowic na Katowice. Oczywiście sponsorem rajzy jest Kofola. Coś, co się chwali, jest aktywność, w ludziach się mentalnie zmienia, albo na kole, albo po lotacie. Co się chwali. A to znaczy się, że oni też na kole. Jak jechali do piekor, to pewnie na kole. To już jest Gynał, rynek we Skoczowie. Tutaj mamy Gynał Rathaus, czyli ratusz po polsku, urząd miejski w Skoczowie, Rada Miejska Skoczowa, Urząd Stanu Cywilnego w Skoczowie. A tutaj mamy chałupaka i mieszkał i urodził się święty Jan Sarkander. Słuchajcie, ostatnio my byli w miejscowości, kiedy się urodziła jego matka. Dzisiaj są my w Skoczowie, Kajłon są się urodził. Tutaj mamy dali Urząd Miejski, Centrum Edukacji Ekologicznej, rynek i tak oto fontanna. Za niedługo wjadymy już na trasę, tak więc nie ma na co czekać. 8 godzina. No tutaj mamy Winkmal, jednego z najbardziej znanych Ślązoków, Gustawa Morcinka, urodzonego w 1891 roku w Karwinie. Ja dzisiaj po czeskiej stronie, to już je po czeskim reskierunkiem. On tutaj też związany jest ze Skoczowym. Zemrzył w 1963. Uczył też we szkole w Ligocie. Ja był posłem na Sejm PRL pierwszej kadencji. No przede wszystkim jego słynne dzieło to Łysek z pokładu i dyni. To była lektura szkolna. Także fajna sprawa. Dobra, no to oficjalnie wjechałem już na trasa Cieszyńsko-Rowerunu w Skoczowie. I teraz kiedy będziemy dziwać się kajsą pysze i rajzować. Godzina 8:45. Jedziemy. 6 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Pan zobacz. No
No to słuchajcie, oficjalnie już Was witam na trasie roweru 2024 Cieszyńska. Jeszcze jedno obocza na Kieszę i jadymy. Są tu kajaki na trasie. Ja będzie dopiero przy ulicy Parkowej, Parkowa Harcerska. Także spoko. Cisnymy. Dwóch się teraz jak nie mógł podjąć, to sam jakoś baba siedzi, kurzy cigareta, jakby na umrza w kościele. Jak wiadomo, dzisiaj mamy święto Matki Bożej Zielnej, Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, święto kościelne, idzie się do kościoła z kwiatkami, ziołami, tam się święci, stary zwyczaj, słuchajcie, ale nie tak stary, żeby był pielęgnowany przed wojną, drugą światową. Bowiem święto zostało ustanowione dopiero chyba w latach 60. przez papieża. 50. albo 60. jakoś, tak? Więc tak się sprawy mają. Oczywiście Dzień Wojska Polskiego, 15 sierpnia, był już przed II wojną światową. Wiadomo, że upamiętnią on zwycięską bitwę warszawską 1921 roku, kiedy to Polacy pod wodzą niejakiego Józefa Piłsudskiego odparli atak bolszewicki. I to był taki przełom w tej wojnie polsko-bolszewickiej. I ostatecznie rezultatem był traktat Ryski, kiedy ustalił granice II Rzeczpospolitej ze Związkiem Radzieckim. Oczywiście Ruscy tak to respektowali, tak, niby nie. Wiecie, jak to jest z tym, jak Ruscy respektują traktat. No i nie po prostu gdzieś. Ja wiem, no, mamy tu jakiś kościół. Tu pewnie para z tej strony, po prawej. My genowi jademy prosto. Prosto. Jak to? Przez kościół mu jechać? Niemożliwe. No to są my w Kisielowie, jest jedna ze czterech sztajfów, Teroski w lewo,
ale nie ma źle, bo ta sztajfa je nie na Obecinie. Jest tu czarny szlak rowerowy, ulica Morawiny. Jakieś roboty drogowe. 850 metrów skręć w lewo, główna. Dobrze, no już są praktycznie na wierchu. Tam widać mało Czantoria. Także spoko. No, słuchajcie, ten czarny szlak, którym tutaj jada, to jest szlak stroju cieszyńskiego. Jest tutaj coś takiego. No i tutaj widzicie, gdzie na usamchanej jest mało Czantoria, tam z lewej mamy wielko Czantoria. Tam jest Genau Równica, Skrzyczne też widać. Także tutaj telewizja na drucie odbiorą. No i Równica i te wszystkie tamtejsze kępy, Lipowski, Groń, Palenicy tu nie widać. Patrzę, ale nie widzę Palenicy. Tam już będą te góry z grupy Klimczoka. Tu jest Równica, są obydwie Czantorie, a tam zdaje się góra Hełm. No, mamy tutaj prosto mało i wielko Czantoria. Fantastyczna sprawa. Obydwie zdobyte. Pięknie. Na Wielko Czantoria i na nartach, i na kole. I zaś mamy fajny widok na góry, na Czantoria, na wcześniej mało Czantoria. Tam potem już Równica. Palenicy dali nie widzę. I tam już są te góry z grupy Klimczoka, Błatnio tam jest Genau. I w oddali Beskid Mały. Fabryka Mokate. Tutaj kościółek. Taki mały. Pięknie tu jest. Ja tu już kiedyś jechał. A tu już mamy z tej strony góra Hełm i tam się wybieram. Zboczę trochę z trasy rowerunu, ale się tam wybiera. Warto. Metrów skręć w lewo w Jaworowa. A ja teraz jednak pojadę w prawo, tutaj trochę zboczę z tej trasy i jadę na górę Hełm. Widzisz? A tu jest teren prywatny, rezydencja, ale też by można było wiesiela porobić. Także spoko. I sam pchanej mamy widok. Mamy pierwsza skrytka Giełki na górze Hełm, mogę tyle powiedzieć. Piszemy się i spadamy.
Ja, to dalej jest góra Chełm. Słuchajcie, są my na jej szczycie. Rozwój praktycznej działalności lotniczej realizowanej na terenie Śląska Cieszyńskiego od połowy lat 30. był inspirowany naczelnym hasłem pozostawionego przez Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę testamentu. Brzmiało: chcemy, by skrzydła Polski rosły i potężniały. Jeden z cieszyńskich zastępów harcerskich przyjął imię poległych bohaterów, a jego członkowie postanowili przystąpić do bractwa, do szkolenia szybowcowego. Od początku lat 30. coraz bardziej powszechne w kręgach lotniczych stawało się przekonanie, że budowę silnego polskiego lotnictwa trzeba oprzeć na masowym szkoleniu młodzieży w pilotażu szybowcowym. Bardzo dobrą myśl. Wyrazem wcielania w życie tej idei było powstanie w Cieszynie w 1933 roku koła szybowcowego Start na czele z inżynierem Pawłem Dąbkę, którego członkowie w 1934 roku rozpoczęli na czesko-cieszyńskich Guldowach praktyczne szkolenie szybowcowe. Wcześniej w Guleszowie Karol Czudek przy pomocy Gustawa Kozdonia, późniejszego znanego narciarza, tak jest, zgadza się, przystąpił do budowy szybowca własnej konstrukcji. I generalnie rzecz biorąc, tutaj dużo wyszło opowiadać na ten temat. W latach 80. od narodzin polskiego lotnictwa warto pamiętać, że Śląsk Cieszyński i jego mieszkańcy zapisali niejedną piękną kartę w historii polskiego lotnictwa sportowego i wojskowego. Liczba około 1700 osób, które w latach 1934-1939 szkoliły się tutaj na górze Chełm oraz w Aleksandrowicach, to jest Tajla Bielska Białej, świadczy, że Śląsk Cieszyński od do wybuchu II wojny światowej zajmował liczące się miejsce w rozwoju polskiego lotnictwa. I tutaj do dzisiaj funkcjonuje szkoła szybowcowo. A tutaj mamy widok na pozostałą Tajlę Śląska. Sam Hanej widać w oddali Żory. Gruba Pniówek przed nią. Tam zaś fest daleko, elektrownia Łaziska. I Gynał z lewej. Dali jest Jaszczymbie Zdrój. Hołda Borynia i Gruba Boryńsko i Zofiówka też z Jaszczymbia. A tam na dole jest trasa S52 ekspresówka Bielsko-Cieszyn. Znane tereny, gdzie tu już wiele razy był. Tutaj jeszcze możemy spojrzeć na drugą stronę i mamy czeskie góry na czele z Jaworowym Wyrchem. Jest tam stacja narciarska, ja się tam wybieram w zimie już od poru lot. Jakoś te ciula te zimy nie pozwalają na to. Tutaj za tymi strumami Małoczantoria. Tu jeszcze mamy taki nawiązanie do tych szkół szybowcowych. Tym, co na zboczach góry Chełm koło Goleszowa po raz pierwszy oderwali się od ziemi, w latach II wojny światowej podjęli bohaterską walkę o wolność Polski i Europy. I tam mamy szachownica, symbol polskiego lotnictwa. A tam już w oddali widać Cieszyn, ale i też widać to, co dzisiaj zapowiadali, że coś mi tam się mroczy. Dostałem alert RCB, także zobaczymy, co będzie.
samym bitumie, bo z Dzięgielowa. Dzięgielów, bardzo znana miejscowość. Pierwsze 1 km skręć w lewo w stroma. Z centrum misji ewangelizacji Kościoła Ewangelicka Augsburskiego, co się mi tam szczyla. Będziemy i ja trzeba będzie umyć, bo tam coś tam leciało, bo ostatnio po pioskach jeździ. Są my w Dzięgielowie. Tam jest Ebenezer. Co to takiego? Diakonat żeński Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie. Czyli coś w rodzaju zakonu chyba. Tak to jest, ten Kościół Ewangelicko-Augsburski Ebenezer. Taka dzwonnica tu mają. Generalnie rzecz biorąc, są my w rejonie, kiedy jest najwięcej właśnie członków tego kościoła. Nawet i u mnie, zresztą Ligota też jest na Śląsku Cieszyńskim. I też właśnie ewangeliki są. W co wierzymy? Wierzymy w Boga, w Trójcę Świętej, jedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Naszą wiarę wyznajemy słowami apostolskiego i nicejsko-konstantynopolitańskiego składu wiary, czyli to jest to, co się gada po kozaniu w katolickim mszy oczywiście. Wierzymy, że Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu jest prawdą dla naszego życia. Nauka naszego Kościoła wypływająca z Biblii ujęta jest w księgach symbolicznych, wyznaniowych. Jako normę naszego życia uważamy przykazania zapisane w Dekalogu oraz nauczanie moralne Jezusa Chrystusa. Kościół nasz nie posiada doktryny moralnej, społecznej nauki Kościoła, lecz uprawia refleksję etyczną, która ma pomóc wiernym w realizacji przykazania miłości bliźniego w codziennym życiu. W Kościele Ewangelickim są dwa sakramenty. Chrzest niemowląt oraz Komunia Święta, sakrament ołtarza Wieczerza Pańska. Młodzież przystępuje do komunii po raz pierwszy w wieku około 14 lat w dniu konfirmacji przyrzeczenia wiary Chrystusowi. Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii. No, to jest właśnie ta różnica, jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki. Duchownymi mogą być także kobiety. No to jest poważna różnica. Wierzymy, że Bóg obdarza nas łaską, przez którą jesteśmy zbawieni. Nie uznajemy odpustów ani czyśćca. To też jest różnica. Naszym dniem świętym jest niedziela. No, genau. W tym dniu spotykamy się na nabożeństwach w kościołach. W czasie nabożeństwa komunijnego wyznajemy Bogu nasze grzechy w spowiedzi powszechnej, czyli zbiorowej. Obchodzimy święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Ważnym świętem jest Wielki Piątek, pamiątka dnia, w którym Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zbawił świat. W naszym kościele nie ma sakramentalnego podziału na duchowieństwo i świeckich. Księża są sługami Słowa Bożego, zwiastują to słowo w kazaniu, udzielają sakramentów, prowadzą pracę katechetyczną i duszpasterską. Parafia jest zarządzana wspólnie przez proboszcza i Radę Parafialną. Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce podzielony jest na 6 diecezji, na czele których stoją biskupi diecezjalni. W ramach diecezji działają parafie lokalne, społeczności wierzących. Siedzibą biskupa kościoła jest oraz konsystorza jest Warszawa. No to są takie, to jest taki opis, co generalnie rzecz biorąc chodzi w kościele ewangelicko-augsburskim. Czyli nie ma kultu świętych, obrazów, relikwii i duchownymi mogą być też kobiety. Nie ma odpustów, nie ma czyśćca. Słuchajcie, z tym regionem też jest związany profesor Józef Buzek, statystyk, ekonomista i działacz społeczno-polityczny. Generalnie rzecz biorąc, tutaj mocie średnie, to co to jest, co to wszystko
on dokonał. Koński się urodził. Końska to jest Czeska Republika dzisiaj. Uroczystość ku uczczeniu setnej rocznicy powstania kościuszkowskiego. Pana Jerzego Buzka Końskiej. Jerzego Buzka. Generalnie rzecz biorąc, jest taki facet, kto się tak nazywa. Jerzy Buzek. Ale to chyba nie ten Jerzy Buzek. Chociaż on też stąd tu pochodził, konkretnie ze Śmiłowic na Zaolziu. Ślęzoki w Paryżu. Kościół Jezusowy w Szczecinie, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Nie wiem, czy właśnie Jerzy Buzek, ten premier, nie ma z tym powiązany, bo tak mi się zdało. A tam widzimy już Jaworowy, Beskid Morawsko-Śląski. To już Czesko Republika. Jest i Łysochora, tam się wyłania z tą wieżyczką. Pięknie. A tu jest Ewangelicki Dom Seniora Emaus. Jak ktoś interesuje się takimi rzeczami jak Emaus, no to wiemy, że tam byli uczniowie z Emaus, nie? Jest i on. Ale mamy kontakt. Transformers i Fiat 125 tak zwany kanciok. To jest też fajna rzecz. To jest Opel. Oczywiście żadne Transformers. Na trzech myślał, że Śląsk Cieszyński mu festo bierzdunie. Nie kojarzę tutaj tego terenu. Powiem szczerze. Widoczek jest na górach Hełm, a my byli. No naprawdę rowerem zaskakuje. Także i rdzennego mieszkańca Śląska Cieszyńskiego. Jakim jo jest. Ale tutaj musimy chwilę stanąć, bo mamy coś niezwykłego na widok. No słuchajcie. Beskidy Morawsko-Śląskie. Na wyciągnięcie ręki Jaworowy na wprost. Tam troszkę się wyłania szczyt Łysej Chory, ale tam jest niepokojący widok, tam leje. Tam leje deszcz. No, troszkę się trzeba polotać. Idzie na mnie deszcz. Ale fajnie. Kesza nie znajdziemy. Ale fajne przygody. I widoki. Dobro nie gonił. Dobro. Tylko teraz trzeba będzie znaleźć rower. A on jest w kukurydzy ukryty. Tam kajegi na majs. Chciało się mi marzenie po kukurydzy szukać Kesza, kiedy go nie było. Co?
Teraz jak nie znajdę rowera, będę miał. Wiedział, że tu się da podjechać, to byś podjechał drogą do tego kesza, a nie się szwindą przez ta kukurydza. Jedna i druga. Jest coś takiego jeszcze jak alarm na Garminie. Mogę go włączyć zdalnie i bez tuż usłyszę, kaj ten rower jest. Mam tu ślady. Chyba nie. Nie przypominam se, że wlazował. Dwie wjechane. A co? I kaj teraz ten mój rower jest. Tu je idziemy. No nic, muszę go namierzyć. Tam już na tych dalszych kępach już deszcz padza. Już jest nieciekawie trochę. A tu jest ta kukurydza. Tu jest placka jednorazowa chyba. Chciał pokesza. Się okazało, że ja doski dobrze idę. Tu. Zobaczcie, jak jest sucho. Widzicie to? Chyba idę dobrze. Ja trafiłem dziada. Jest tu ukryty. Ło, troszkę strachu było. Ale jest. No i jestem już w Cieszynie, Cieszyn mnisztwo. No i ciulny łomi. Słuchajcie, ale widzę, że tam od Wysej Chory idzie jasność. No jestem w Puńcowie, a tam widzicie, idzie na mnie fest ulewa zaś. Fajnie się to zapowiada. Jedna hajana dopadła, teraz będzie druga solidniejsza. Ale wiadomo jakie ten deszcz nie grzmi, także spoko. A gdzie się mamy ta sprawa? Bieżąca prędkość 7,1. To już tak oficjalnie widzę, bo w Cieszynie. Ale ja Jana Łyska. 40 metrów przybywasz do trasa Cieszyńska. Cieszyń Zamarski, wpust na prawo. No to, że chcę pojazd klacz z gulaszem u Jędrysa przy parkingu w takim budzie. Także nie ma źle, chyba se zajada do czeskiego Cieszyna Okofola, bo się nie kończy. A tam jest, zaraz po prawej stronie. Chłop taki wygodany, ten Jędrys. No i przede wszystkim godą po naszym, a i o naszych zawsze wspieram. No
No to jada w Cieszynie. Zobaczcie, jak mało wody jest w Olzie. Dosłownie, malutko. Widać skały. No i w Cieszynie tak jak i w ostatnim mnie chycił deszcz, ale nie aż taki mocny jak się zdawało. Jada sobie kupić do czeskiego Cieszyna do pola. Most przyjaźni już widzę. I witamy na granicy polsko-czeski. Cieszyn. Czeski Cieszyn. A to jest tak, że ja pierwszy raz chyba w tym sezonie do Czech wjechał bez auta, to jest cuda. Gdzieś tam ta dziewczyna. Inna chwila. Jedną tą kopulę. Daj balę. Tutaj przez chwilę publicę. No już wracam. Po polskiej stronie święto. Po czeskiej stronie święta nie ma. Nie wiem, czy to widzicie, ale mamy tutaj szajby te też po ukraińsku. Monastyrski chram Wozwinienia Świętego Chrysta Świata Liturgia Szczeniedi. Znaczy, tutaj mają też Święto Liturgia 13:30. No i tutaj mamy też Denkmal Pawła Stalmacha. Też
człowieka związanego z tym terenem stulecia macierzy. 1985 to jest rok, kiedy ja się urodziłem. To terenie Cieszyna trochę kaszujemy. Cieszyn Zamarski Kost. No i słuchajcie, tutaj generalnie rzecz biorąc mogłem zakończyć karańca, niestety. 20 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Właściwie tutaj jest koniec rajdy. Ale jest pewien problem. Tutaj stoło jeszcze dzisiaj moje auto. Ktoś mi gwizdnął auto. Jademy na Zamarski. Jeszcze 3 sztajfy mamy, także może być ciekawie, a mamy 17.25. 150 metrów, skręć w lewo w drogę. No jasne. No, na razie to ty deszcze mi jakoś specjalnie planów nie skrzyżowały. Jakby się tak nie stało. No i tutaj mamy ulicę Hieronima Przepilińskiego. Słuchajcie, mamy remont drogi. Chyba się będzie dało przejechać. Nie przeciepuje się pod gębą. O, teraz. Dobrze, że robię drogę. W końcu ktoś musi, nie? No i tutaj pamiętam, my wjechali na szlak żółty z Cieszyna do Landyka, albo z Landyka do Cieszyna, ten, o którym żegodą na samym początku. Tutaj ja ten szlak, jakże przejeżdżał z Mariolem, to był problem, bo tu nie ma znaków, słuchajcie. My 350 metrów, kieruj się w lewo od Cieszyńska. Błądzili. Bieżąca prędkość 8,9. No teraz już mamy Garmina, więc nawet jakby my ten szlak wgrali w nawigację, no to myślę, żebyśmy już nie błądzili. Ale generalnie rzecz biorąc, polecam przejechać się ten szlak. Jest to taka fajna sprawa. No nie jest on jakiś taki specjalnie trudny, jedynie w Cieszynie tutaj są sztajfy, ale tak to jakoś nie ma źle. No i w Zamarskim, w Zamarskach, w Zamarskim jest tam dość strajfa. No i właśnie o wilku mowa. Wjeżdżą właśnie do miejscowości Zamarski. 200 metrów, kieruj się w lewo w Cieszyńska. Opuszczą tym samym Cieszyn. No i co, no i deszcza nie było. Taki troszkę, taki pryszczonki, co pokropiły. I to by było chyba na tyle na dzisiaj. Witamy w Zamarskach. Ja długo nie umiał tego powiedzieć, jak to jest ta miejscowość Zamarski. Czyli w Zamarskim. 70 metrów, kieruj jako się w lewo w Cieszyńska. One są w Zamarskim, a się okazuje nie, że to w Zamarskach. Bo Zamarski to tak brzmi jak nazwisko, nie?
na przykład Robert Zamarski. No to brzmi takie nazwisko, nie? A to chodzi o to, że miejscowość jest Zamarski i my są w Zamarskach. No, fajnie szajbnięte, zatrzymaj się, bo warto marzyć o tym, żeby zdać maturę. No, mnie się już to spełniło. Żeby nie było wojen na świecie i żeby dzieci w Afryce nie głodowały, słusznie. Żeby sołtys został wójtem. U nas to niemożliwe. Dożyć emerytury. Łatwo powiedzieć, trudno wykonać. Zostać strażakiem. Żeby zostać piosenkarką. Żeby zdać prawo jazdy, no to akurat mi się to udało. Mieć własnego konia, żeby mieć więcej wnuków. Ohoho. Najpierw muszę mieć dziecka. Mieć kozę, pojechać na galę boksu. No. Wybudować dom, zagrać tetka, mieć firmę ogrodniczą. Założyć strój kicaka, żeby ZUS płacił mi pieniądze. No. Mieszkać w Krakowie, wygrać $1 000 000, żeby wszystkie marzenia się spełniły. Przefarbować się na rudo, o nie, nie. Skoczyć na bungę. Bungę. Nie, polecieć balonem też nie. Być zdrowym, żeby mieć auto z salonu. Rower z salonu mi wystarczy. Chciałbym zostać kierowcą rajdowym. Nie, piłkarzem. O, panie, piłkarzem. Ale żeby też jakoś grać, nie? Żeby szkoła trwała krócej, a moja się już skończyła. Być szczęśliwym, długo żyć. Żeby mieć dom z Bali w górach. O, pojechać na wakacje na Rodos, a popierono. Mieć długą i wysoką emeryturę. Daj Boże. Nie musieć robić nic i mieć wszystko. Chciałoby się. Zamieszkać na greckiej wyspie z domkiem na plaży, a popierono. Skończyć szkołę, no to już skończył. Znaleźć mojego wymarzonego chłopaka. Nie, no bez jaj. Mi chłopak niepotrzebny. Zrobić sobie tatuaż. Popieruna. Wyspać się. No i dobra. Żeby moim synom dobrze się ułożyło w życiu, najpierw muszę tych synów mieć. Wyjechać do Stanów Zjednoczonych. No. Miałem okazję, ale że olał temat. Założyć organizację charytatywną na skalę krajową. Dobre to jest. Wyjechać na studia. Nie chce mi się. Polecieć w kosmos i odkryć nową planetę. Ziemia mi wystarczy. Wrócić do Zamarsk. Możliwe, że tak się stanie. No i mamy tutaj interesujący obiekt. Kościół w Zamarskach. Drzewiany. No, soboty oczywiście też są, chociaż takie skromne. Ale tutaj z przodka są większe. Zabrzyty jest. Nie da się niestety wejść do środka. Ale naprawdę piękny kościół. No i też piękna sztajfa tu. No, teraz to może być grubo. Aha. Jadę tu idę. Okej. Nie rozpędzę się, bo tu jest. Pierwsze 8 km skręć w prawo bez Polska. Zjazd. Ale też widok naprawdę nieziemski. Daleko widać. Widać nawet, jak dziurka. Bieżąca prędkość 11,9. Aż dziw, że nie ma kesza koło tego kościoła. Oj, 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 oj. Kura rozjechała. Tak to jest, jak tu nie zabiera. Cipka po śląsku. Kura to po śląsku cipka. Z niewiadomych mi przyczyn dawno się już tak nie godo, ale się domyślam czemu. Cipka. Bo po polsku to jest zupełnie co innego. Zresztą sam widzicie.
Bieżąca prędkość 9,4. Wyjadymy ten auta jak ten szlak. Z Cieszyna do Landyka. Zaraz tu skręcone. 70 metrów skręć w lewo w Miodowa. Miodowa. Znowu ten teren. Niedaleko mieszka tutaj, właściwie tam pojadymy do tej miejscowości Dębowiec. Pierwszy Paweł C. Kieruj się w lewo. Kanał mu na YouTubie. Nasze góry, Równica, za nim tam Skrzyszne się wyłanią i tam na tym już władznie Klimczok stoł w Przykopce. Z innej perspektywy i w oddali Beskid Mały z Harbaczą Łąką na czele. Takie nowe chałupy, a tam ani jednego drzewa owocowego, ani jednej grządki, ani żadnych jakichś tam ziemniaków, niczego nie zasadzone. Jarunie, żeby ją na wsi mieszkał, jeszcze warzywa i owoce muszą kupować. Przecież to swoim on to za darmo są, nie? Ludzie narzekają, że drożyzna wszędzie jak pierun, a sami nie chcę zasadzić po chałupy, to będą mieć swoje i za darmo, nie? Jedynie co, no to jak zasadzić, no może coś zapłacić, ale ja nigdy nie płacę, mi zawsze mam swój. Jabłka mam na drzewie swój, cześnie, agresty, kurcze, orzechy włoskie, laskowe, śliwki, perzichy. No perzichów teraz nie mam, ale kiedyś żeś miał. No słuchajcie, tutaj 40 taka... metrów przybywasz do trasa Cieszyńska, Cieszyn Zamarski. Ciekawo. Druga. Ale tutaj też idzie ten szlak żółty z Cieszyna na Landek. Szlak euroregionalny. No to w pewnym sensie takie nawiązanie też do tego szlaku, jak go przejechał kiedyś z Mariolą. Fajny szlak, także jak będziecie mieć okazję, to się przejedźcie. Od Mostu Wolności w Cieszynie do Landyka, do lasu. Super trasa. Okay. Kiesza będę miał. Już go widzę. A mój cinturingu. Fajnie, tutaj trzeba dać pozór, żeby z prawej strony do stawu cię nie zbyć. Generalnie rzecz biorąc, żabi kraj, nie? Tutaj stawy, widzicie. To oficjalnie witamy Was w Dębowcu, w punkcie kontrolnym tej trasy. Jest tu tak otężnia. 70 metrów skręć w lewo. Ale w Katowicka. Cholera. Skręć w prawo w szlak. 50 metrów skręć w lewo w szlak. No i osiągnęliśmy punkt kontrolny w Dębowcu, tężnia Solankowo. Także mamy już rowerun zaliczony. Dopiero pod koniec mojej trasy.
ale jest. No niestety podjęcie Kesza jest tutaj mało prawdopodobne, bo zaś mugolstwo jest. Jak wiadomo, w Dębowcu też dokonano pierwszego zrzutu cicho ciemnych. 50. rocznicę Ziemia Cieszyńska 1941-1991. Tutaj mam szlebnicę na tabuli, jak to wyglądało. Byli to ochotnicy z różnych jednostek wojskowych PSZ na zachodzie, którzy zgłosili chęć walki w okupowanym kraju. Ich rekrutacją zajmował się oddział 6 sztabu naczelnego wodza, którego oficerowie wyszukali młodych, sprawnych, patriotycznie nastawionych żołnierzy. No i już też pomału jademy na Simorac. O ile się nie mylę, to tutaj będą słupki TK. Fajnie porobione tutaj, nie? No to teraz musimy zredukować, bo będzie stojko. Potem będzie tak o troszkę kamienisz to droga, chociaż widzę, że tu nowe asfalty pokładnie wszędzie. Pierwsze 1 km kieruj się w lewo Wsienna. Pamiętam, to tutaj była opuszczona chałupa. Bieżąca prędkość 5,3. No i taka droga typowo polno. Ale to jest dalej szlak żółty Landek Cieszyn. Albo Cieszyn Landek, jak to woli. Także dziś o roweru w moim terenie. Jeszcze jedna trasa jest w moim terenie. Krótsza od tej, ale naprawdę mi też znano, bo w okolicach Zebrzydowic, Kuńczyc. Nie wiem, kiedy ją zrobię. Jeszcze mamy trasę jedną w Czechach do zrobienia, jedna w okolicach Reciborza i tam Pszów, tamte tereny. No i jeszcze jest jedna z Mikołowa na Chudów. Planowałem ją dzisiaj, ale uznałem, że nie. No i tyle. To raz, dwa, trzy, cztery trasy jeszcze. Tutaj są słupki. Słupków nie widzę. Tutaj przy Ambunie był też i go już gdzieś znaszał w marcu. Jak już było po sezonie narciarskim. Już po cimoku było. W zasadzie za chwilę też już będzie cimok. A świetnie. No i jestem już w Simoradzu. Obok tutaj mamy kościół świętego Jakuba. I teraz już ostatnie kilometry na skoczku. Także fajnie. Smogie czur. Cisnijmy. Kofoli nie ma. 4 litry kofoli prawie być. No ale trasa tego wymaga. 7% jeszcze nie czeka. Jadę w lewo.
Tutaj witamy ze Spoczowa, z Kaplicówki, wzgórza Kaplicówka. To jest miejsce, kaj właściwie cały ten plac, kaj papież Jan Paweł II święty odprawił muszę 22 maja 1995 roku. Ja miałem wtedy 10 roków. I wierzcie mi, że strasznie żałuję, że mnie tu wtedy nie było. Taki ołtarz tutaj stoł. Na jego bazie jest wybudowany kościół we Wiślicy, kiedy tam sam Hanej widać. A tutaj ten krzyż, który tutaj góruje, to jest z lotniska na Muchowcu, bodajże z 1987 roku albo trzeciego, nie wiem już dokładnie, krzyż papieski. I tutaj Jan Paweł II wołał do nas. I są my w Spoczowie, zamknęliśmy ten rowerunek. Fantastyczna sprawa. Docieram do miejscowości Piłownica. Jadę przez las teraz. Ale nie ma zima na szczęście, fajnie się jedzie. Spoko. Nie wiem czy widzicie, chyba widzicie, już jest to na swojej ulicy. Słuchajcie, 100 km będzie. No, setny kilometr, tak jest, stówka jest. Już prawie, jeszcze 100 metrów. Tak więc najdłuższa rajza tego sezonu. 100 km jeszcze nie było, ale to jest taki górny limit. Więcej już raczej nie będzie, chyba żeby jeszcze zdalną tu do Silesię zrobił. Ja. I genau mamy setny kilometr. Także fantastyczna sprawa. Udało się mi. Wierzę w pielniczko zadowolony. Mam nadzieję, że jutro wstanę na nogi. Trochę mnie już kark boli, ale myślę, że udało się. Jest seta w tym sezonie. I jest fajnie, fajna rajza, generalnie rzecz biorąc wszystko super, dzisiaj poszło, nawet pogoda nie była taka tragiczna jak zapowiadali, ale jedno co powiem, że u mnie nie świeci się ani jedna lampa, oszczędności zaś wprowadzili, no to ciekawa sprawa, a mamy godzinę 22.14. A więc udało się, fajnie spędzony dzień, 15 godzin na rajdzie, ale to się nie liczy, liczy się, że kasza zdobyte, stówka, tego nie planowano, no i przede wszystkim trasa cieszyńsko zaliczona, rowerun 2024, ja już dojeżdżam do domu i do domu czyńcie się i do zaś.